Dzisiaj będziemy mówić o Oldze Boznańskiej i sztuce malarskiej Diego Velázqueza. Oto bohaterowie naszej opowieści. XVII-wieczny malarz Sewilli Diego Velázquez, który, jak wiecie Państwo, był nadwornym malarzem Habsburgów Filipa IV w Madrycie, i Olga Boznańska, bohaterka naszej monograficznej wystawy. Tych malarzy wiele dzieli, wiele łączy. Postaram się Państwu opowiedzieć o ich relacjach trochę na wspak. Chciałabym mianowicie powiedzieć Państwu, co Velázquezowi podobałoby się, gdyby zobaczył obrazy Olgi Boznańskiej. Ale zanim dojdziemy do tych związków, do porównywania obrazów, do wskazywania Państwu tych cech malarstwa boznańskiego, które niewątpliwie Velázquez bardzo by cenił, chcę Państwu zwrócić uwagę na obraz, który znajduje się na naszej wystawie, który stał się pretekstem do tego wykładu. Ci z Państwa, którzy byli na wystawie, wiedzą, że to ten obraz otwiera naszą wystawę. Od niego zaczynamy właściwie oglądać ekspozycję, bo znajduje się tuż przy wejściu na specjalnie wyeksponowanym panelu. Obok tego dzieła wiszą już obrazy Olgi Boznańskiej, które można porównywać z tym portretem, ale też jak widzicie, jak ci z Państwa, którzy widzieli wystawę, na pewno wiedzą, że związki Boznańskiej i Velázqueza były bardzo głębokie, i nie tylko ta pierwsza sala o tym mówi, nie tylko ta relacja tego obrazu i tych, które wiszą obok, ale również wiele innych, które będę Państwu też pokazywać we fragmentach podczas tego wykładu. Ale zanim przejdziemy do relacji Velázqueza i Boznańskiej, czy też Boznańskiej i Velázqueza, chcę Państwu powiedzieć trochę słów o bohaterce tego portretu, o modelce tego portretu i o funkcji Velázqueza na dworze hiszpańskim. Skąd ten portret się wziął, jaka była jego funkcja, bo jest on trochę dziwny. I kim jest przedstawiona na tym portrecie kobieta? Otóż wiecie Państwo pewnie z podpisu, że jest to Marianna Austriaczka, ale o jej związkach z dworem habsburskim i funkcji tego portretu za chwilę. Otóż zacznijmy tę historię od pierwszego małżeństwa Filipa IV, potężnego króla Hiszpanii. Tutaj widzicie Państwo tego władcę razem z jego pierwszą żoną, Elżbietą Burbońską, która wcześniej zmarła w 1644 roku. Para ta miała 8 dzieci, ale przeżyło dwoje tylko dzieciństwo. Maria Teresa, którą będę pokazywała Państwu zaraz na innych portretach, i być może znany Państwu z filmów i z groźnych opowieści Karol II, który był królem szaleńcem, no, chyba owocem degeneracji linii habsburskiej w związku z bardzo bliskimi związkami małżeńskimi pomiędzy członkami tej rodziny. To oficjalne portrety pary królewskiej, jak widzicie Państwo, w określonej konwencji. Te konwencje portretów Habsburgów wprowadził o wiek wcześniej Tycjan, który malował na zamówienie Filipa II, a więc poprzednika Filipa IV. Tycjan co prawda nie był nadwornym malarzem Filipa, nie mieszkał w Madrycie, ale wysyłał portrety Habsburgów z Wenecji do Madrytu i inne obrazy właśnie przez całą swoją karierę. I to Tycjan ustalił, później jego następcy, Coello czy Mor, ustalili taką konwencję portretu królewskiego. Jak widzicie Państwo, bohaterowie, modele stoją, opartą mają jedną rękę o jakiś mebel, w tle rozsunięta częściowo kotara, widać bardzo wyraźne rysy i oficjalny, luksusowy strój podkreślający rangę postaci. Portretem jeszcze bardziej wyróżniającym niż ten portret całopostaciowy, co jest oczywiście istotne, był portret konny, przysługujący właśnie najwyższym władcom europejskim przez długi czas, książętom i najwyższej arystokracji. I tutaj widzicie Państwo tę samą parę, czyli Filipa IV i jego pierwszą żonę w oficjalnych portretach na koniu. I ich syn, Baltazar Carlos, też w końskich, nie w końskich, też w portretach na koniu. Szczególnie chciałam zwrócić Państwu uwagę na ten portret po Państwa prawej stronie, bowiem te dwa poprzednie portrety i ten wisiały w jednej sali, na jednej ścianie, po dwóch stronach drzwi portret króla i królowej, a nad drzwiami pośrodku portret Baltazara Carlosa. No, to jest rekonstrukcja, teraz te portrety są rozproszone, ale taka była pierwotna ich funkcja, taka właśnie reprezentacyjna, podkreślająca dynastię i sukcesję dynastii hiszpańskiej. Jednak
ten książę, Baltazar Carlos, mimo że dożył 16 lat, co wydawałoby się, że zapewnia już Filip II, IV mógł być już przekonany, że ma następcę, ale jednak Baltazar Carlos zmarł niespodziewanie, mając 16 lat, co przyczyniło się do kolejnego małżeństwa króla, o czym za chwilę. Jeszcze jedno dziecko tej pary, Filipa IV i Elżbiety Burbońskiej, Maria Teresa, która później została żoną Ludwika XIV, i ten drugi portret po prawej stronie przedstawia ją już jako żonę Ludwika XIV. To już nie jest portret Velázqueza, tylko francuskiego nadwornego malarza, a ten po lewej to portret, kiedy Maria Teresa była jeszcze infantką, księżniczką hiszpańską. I druga żona. Po śmierci Baltazara Carlosa, mimo że Filip IV nie chciał się już żenić ponownie po śmierci pierwszej żony, to musiał to zrobić ze względów dynastycznych, po to, aby przedłużyć dynastię. Jego żoną została Marianna Austriaczka, Maria Anna, czasem zwana Marianną, która wcześniej była narzeczoną Baltazara Carlosa. Jednocześnie była siostrzenicą Filipa IV, bowiem Maria Anna była córką Ferdynanda III i Marii, która była siostrą Filipa IV. Także tutaj pokazuję Państwu tę bliskość związków w rodzinie Habsburgów. Podobny los później spotka infantkę Margaritę, która również wyjdzie za mąż za swojego wuja. Filip IV ożenił się ponownie w 1649 roku. Miał 42 lata, jego żona 15. Przybyła do Madrytu z Wiednia. Mieli 5 dzieci, z czego 2 przeżyło dzieciństwo. Tu już wspominałam Państwu o nich. Maria Teresa i Karol II, który właśnie zakończył tę hiszpańską dynastię Habsburgów. Zmarł w 1700 roku i nie miał następców. Może wróćmy jeszcze na chwilę do tego portretu. To jest pierwszy portret Marianny Austriaczki, czyli tej samej modelki, której portret mamy na wystawie, namalowany przez Velázqueza. Velázquez został specjalnie ściągnięty z Włoch, aby malować portrety Habsburgów i jego nowej żony Filipa IV i ich przyszłych dzieci. Przebywał we Włoszech, kiedy król ponownie się ożenił, i król ściągnął Velázqueza z podróży włoskiej, na którą sam go wysłał, bo celem tej wyprawy było przede wszystkim zdobywanie obrazów do wzbogacającej się kolekcji króla, ale była potrzeba malowania portretów nowej żony, przyszłych dzieci. Velázquez musiał wrócić do Madrytu i to jest pierwszy portret królowej, nowej królowej, którą namalował, zresztą wykorzystując portret króla. Badania rentgenowskie tego obrazu pokazały, że pod spodem, pod tym portretem, twarz w twarz, jest nieukończony portret Filipa IV. Widocznie malarz chciał zyskać na czasie, na długotrwałym przygotowywaniu płótna, nabijaniu go na blejtram, gruntowaniu i podrysowywaniu. Także wykorzystał już gotowe wielkie płótno reprezentacyjne do reprezentacyjnego portretu i namalował nową królową na nieukończonym portrecie Filipa IV. I ten rentgen pokazuje, że oczy królowej namalowane są na miejscu oczy króla, usta w miejscu ust, czyli twarz w twarz. Tyle tylko, że rentgen pokazuje jeszcze wąsiki, prawda? Te charakterystyczne wąsiki Filipa IV nad ustami Marianny Austriaczki. Ale to pokazuje również, jak bliskie było podobieństwo wuja i siostrzenicy, bo przecież i podobne oczy, i podobne usta, i podobny kształt czaszki, ta charakterystyczna wysunięta do przodu habsburska szczęka, byli bardzo podobni do siebie. Później jeszcze ten portret został powiększony, żeby zbliżyć, Velázquez musiał domalować kotary, żeby zbliżyć ten portret wymiarami do innego portretu Filipa IV, bo zazwyczaj takie portrety powstawały w parach, prawda? Król i królowa występowali często w tych portretach i byli eksponowani obok siebie. Co jest jeszcze ciekawe, już teraz zwrócę Państwu na to uwagę, aczkolwiek nie wiem, czy będzie to można ocenić na tym slajdzie. Otóż Velázquez nie wykonywał portretów całości sam, ani też nie wszystkie portrety habsburskie wykonane są osobiście jego ręką. Był oczywiście głównym malarzem królewskim, to on był odpowiedzialny za najbardziej reprezentacyjne portrety pary królewskiej i malował pierwowzór, ale już niekoniecznie repliki, już niekoniecznie powtórzenia tych portretów, które były wysyłane do innych gałęzi, na inne dwory habsburskie, czy to do Brukseli,
czy to do Wiednia. W tym pomagali mu członkowie jego warsztatu, w tym jego szwagier Juan Battista Mazo, który był również bardzo utalentowanym malarzem i powtarzał po portretach wykonanych przez Velázqueza repliki oficjalnych portretów, na które zapotrzebowanie było ogromne. Zdarzało się również, że Velázquez nie w całości wykonywał nawet takie prestiżowe zamówienia jak ten. Proszę zwrócić uwagę, aczkolwiek ja to widziałam na dobrej reprodukcji, na dobrych zbliżeniach, nie wiem, czy to będzie widoczne na slajdzie, ale proszę zwrócić uwagę na pewną odmienność w malowaniu twarzy Marianny, jej dekoltu, korpusu i tych galonów, tych haftowanych srebrną nicią galonów, które do tej jakby pierwszej kondygnacji sukni, do tej krynoliny są malowane bardzo swobodnie, bardzo miękko, a już te na dole, już ta kryza na dole malowana jest bardzo mechanicznie, tak jakby sztywno, nieco inną ręką. Czyli ten portret w pewnym momencie się rwie. Mamy przez głównego malarza, przez Velázqueza wykonaną twarz, no może niezbyt ładnie to zabrzmi, ale korpus postaci i te wyższe elementy jej partii i sukni, natomiast ta dolna partia jest już malowana przez współpracownika, bo i tak wiadomo było, że widz będzie główną uwagę zwracał na twarz i na górną część portretu, a ta dolna jest tylko takim jakby wypełniającym przestrzeń obrazu mniej istotnym elementem. I tę część obrazu można było oddać współpracownikowi, który mechanicznie powtarzał wzór galonu, który był namalowany wyżej, ale proszę zwrócić uwagę, że nieco swobodniej i w nieco innej manierze. Wreszcie córka, pierwsza córka Filipa IV i Marianny Austriaczki, infantka Margherita, malowana przez niego wielokrotnie. Wszystkie te trzy portrety znajdują się w Wiedniu, w Kunsthistorisches Muzeum w Wiedniu, które Boznańska znała to muzeum, znała te portrety infantek. Wiemy z listów i z korespondencji, z relacji, że bardzo je ceniła i bardzo je lubiła. Mamy tutaj infantkę urodzono w 1651 roku na portretach, kiedy miała 3 lata, kiedy miała 5 lat i kiedy miała 8 lat. I już wtedy, kiedy na tym portrecie w błękitnej sukience była przyrzeczona swojemu wujowi, Leopoldowi I, i mając 15 lat wyjechała z Madrytu do Wiednia, by wyjść za niego za mąż. Do tych portretów jeszcze też wrócimy, bo jak wspomniałam Państwu, Boznańska znała te portrety i bardzo je ceniła. Kolejny syn pary, Filipa IV i Marianny Austriaczki, to książę Filip Prosper. I proszę zwrócić uwagę na ten portret. On również pochodzi z Wiednia, z Kunsthistorisches Muzeum w Wiedniu. Również znany był Boznański i reprodukcję tego obrazu zobaczycie Państwo na jednym z obrazów malarki, który mamy na wystawie, a ja pokażę Państwu zbliżenie tego fragmentu. Filip Prosper to był pierwszy męski potomek po śmierci Juana Carlosa, Filipa IV. Wiązano z nim wielkie nadzieje. Widzicie Państwo, że jego fartuszek, jego sukienka usłana jest amuletami. Pewnie każdy z nich chroni przed jakąś inną chorobą. No wiadomo, że wszyscy trzęśli się nad jego zdrowiem i jego przyszłością. Ma też dzwoneczek, żeby było wiadomo, gdzie się znajduje. No i kilka amuletów chroniących przed zarazami, epidemiami i chorobami. No i wreszcie ich drugi syn, który przeżył dzieciństwo, który został królem, Karol II, na bardzo wyidealizowanym portrecie, bo chociaż Velázquez miał oczywiście jako malarz królów obowiązek wiernego przedstawiania rysów swoich modeli, to wiadomo, że je nieco idealizował, a ten portret jest skrajnie wyidealizowany, ponieważ wiemy z historii, że usta księcia się nie domykały, że szczęka mu właściwie opadała na klatkę piersiową, że był wyjątkowo brzydki, z czego wiedział, o czym wiedział i z czego z tego powodu chyba bardzo cierpiał. No i wracamy do naszego portretu, czyli wiemy już, kim jest bohaterka, wiemy, o kim mówimy. To jest Marianna Austriaczka, druga żona Filipa IV. Ale dziwna jest forma tego portretu, prawda? Nie przypomina nam tego oficjalnego portretu Marianny Austriaczki z kotarą, z czerwoną kotarą w stojącej postawie, w całopostaciowym ujęciu, w oficjalnej sukni ze srebrnymi galonami, w krynolinie. Zapomniałam Państwu powiedzieć o tej ogromnej krynolinie, która zwie się Guarda Infante, na której była przedstawiona w tym pierwszym portrecie. Tutaj bardziej swobodne przedstawienie, bardziej
otwarta maniera malarska. Mamy znakomicie wiernie oddane rysy modelki, ale proszę zwrócić uwagę, że już ten muślinowy kołnierz, już galony, już srebrne hafty malowane są bardzo swobodnie, bardzo pospiesznie, są nieukończone. Tak jakby tylko zaznaczony jest ich kształt, ich pozycja. Jest to właściwie rodzaj szkicu malarskiego. Modella, jakby to powiedzieli Włosi, czy bocetta, to też są włoskie terminy, określające taki rodzaj obrazu, który jest szkicem malarskim. Nie szkicem na papierze, tylko szkicem na płótnie wykonanym farbami. Włosi nazywają to modello albo bocetto i te dwa terminy funkcjonują w historii sztuki, więc będę się nimi posługiwać, chociaż nie są to hiszpańskie terminy. I do czego służyły tego typu obrazy? Otóż nie były to oficjalne portrety, no bo żaden król, żadna księżniczka nie chciałaby być widziana, prawda, w takich, no, w takiej rozmazanej manierze. Aczkolwiek jest tu dokładne, aczkolwiek są tu dokładnie oddane rysy jej twarzy, ale już fryzura, właściwie peruka, bardzo bogato zdobiona, jak również suknia, są swobodnie zaznaczone. Otóż tego typu bocetta służyły do wykonywania replik i innych portretów. Wiadomo było, że ani król, ani królowa, ani też dzieci no, nie mają cierpliwości, dzieci cierpliwości, a dorośli czasu na to, by godzinami stać do portretu, a szczególnie nie robili tego królowie. Filip IV zresztą bardzo uskarżał się na to, że Velázquez długo wykonuje jego portrety i że króla to bardzo męczyło. Velázquez musiał pracować z królem, królową, z dziećmi bardzo szybko. Wykonywał więc tego rodzaju modella, tego rodzaju szkice malarskie, których celem było głównie zaznaczenie rysów twarzy, bo chodziło o wierność w przedstawieniu modela, a suknia czy akcesoria stroju były bardziej umowne. Do namalowania sukni mogła pozować już służąca, prawda, czy jakaś dwórka. Kto inny mógł stać w sukni godzinami, na pewno nie robiła tego królowa, ani też królewskie dzieci. Także zresztą być może nawet były suknie malowane na nieruchomych manekinach. Tego do końca nie wiemy, nie zachowały się takie relacje, ale możemy być pewni, że ani Filip IV, ani Marianna Austriaczka nie stali godzinami do portretu, szczególnie, że ten portret, który Państwu pokazywałam przed chwilą, powstał, kiedy Marianna Austriaczka była tuż po połogu. Wiadomo, że chorowała po urodzeniu Margerity. Na pewno nie miała siły do pozowania do tego portretu, więc powstał ten portret najpewniej na podstawie jakiegoś bocetta. Raczej nie tego, bo tutaj na podstawie analizy rysów twarzy możemy przypuszczać, że Marianna Austriaczka jest już starsza. Ten portret, który pokazywałam Państwu, pochodzi z 1651 roku. Ten datowany jest aczkolwiek tylko na podstawie analizy stylistycznej i na podstawie wyglądu modelki na lata 1655-57 nie jest ustalona dokładna data powstania tego obrazu. Ale możemy być pewni, że on służył do powstawania innych portretów, do wykonywania portretów rozsyłanych czy to na różne dwory, czy to do narzeczonego i wuja zarazem, czy to na inne dwory Habsburgów, czy do ambasad rozsianych po całej Europie. I tu pokazuję Państwu przykład takiego sposobu działania. Mamy portret króla Filipa IV, wykonany w 1656 roku przez Velázqueza po Państwa lewej stronie i portret wykonany w jego warsztacie, może przez Mazo, może przez innego malarza, na podstawie tego portretu, prawda? Już ten malarz, który wykonywał ten drugi portret, wysłany do Marii Teresy, kiedy już ona wyszła za Ludwika XIV i chciała mieć portret ojca w swoich apartamentach, w Madrycie wykonano portret króla na podstawie wcześniejszego portretu, właśnie Velázqueza, i w jego warsztacie, i ta wersja wzbogacona o pejzaż została wysłana do królowej, do Paryża. Tu inne tego typu bocetta czy modelli, to już jak Państwo wolą, infantki Marii Terezy, a więc tej przyszłej żony Ludwika XIV. Widzicie Państwo też perukę. Infantka Margarita raczej nie pozowała w peruce. Próbowałam znaleźć jakiś portret Margarity, a później już jako cesarzowej w peruce, ale ona zawsze pozowała we własnych włosach. Natomiast infantka Maria Teresa zawsze pozowała w peruce, podobnie jak Marianna Austriaczka.
W tę perukę powtykane są szpilki z takimi bardzo dekoracyjnymi motylkami, no z pewnie z jakiegoś wykrochmalonego muślinu. Zwisają perły, no ta fryzura jest szalenie bogata i na pewno też bardzo była ciężka. I widzicie Państwo, że ten szkic jest niewielkich rozmiarów, 37 na 48 cm. To nie jest rozmiar królewskiego portretu, wiadomo już z samych wymiarów, że jest to modello. I proszę zobaczyć, że na jego podstawie powstał portret wysłany z Madrytu na już nie pamiętam któryś z dworów habsburskich. I tu jeszcze pokazuję Państwu jeszcze raz Mariannę w znanym już nam portrecie po Państwa prawej stronie i inne bocetto. Też z jej podobizną wykorzystane do portretu, które znajduje się dzisiaj w Sarasocie, w jednym z muzeów w Stanach Zjednoczonych, ale niestety nie mogłam znaleźć dobrego zdjęcia tego portretu. Tu jest jeszcze raz nasz portret, który eksponujemy na wystawie i późniejszy portret, oficjalny portret na koniu, Marianny Austriaczki. Fryzura bardzo podobna, rysy oczywiście już nieco starsze, bo dzieli te portrety kilka lat, ale kto wie, czy nie została wykorzystana, czy to modello nie zostało wykorzystane do powstania tego portretu, przynajmniej fryzura, która jak widzicie Państwo jest bardzo wiernie powtórzona na podstawie tego bocetta. I tu też proszę zwrócić uwagę na i akcesoria stroju, prawda, że hafty prześwitują przez muślinowy kołnierz, mamy tę samą rozetę na dekolcie, te same ozdoby przy sukni. Też proszę zwrócić uwagę na mechaniczny sposób malowania tych galonów na sukni, tych haftów na sukni Marianny Austriaczki. Ta część też nie została wykonana przez Velázqueza. To szczególnie widać, jak się ogląda cały ten portret. Suknia spada z konia taką wielką kaskadą, ma wiele fałd, ale wzór jest tak jakby nie ulega tym załamaniom, czyli idzie tak jak krateczka równo przez wszystkie fałdy, prawda? Bardzo mechanicznie został namalowany, tak jakby nie świadczy to koniecznie o nieumiejętnościach malarza, który to wykonywał, ale też jakby jego świadomości, że ta część stroju jest mniej istotna, że nie jest reprezentacyjna, że i tak będzie omiatana tylko wzrokiem, bo najważniejsze w tym portrecie jest twarz, postawa i w ogóle sam gest portretowany. Mówiłam też Państwu o tym, że na dworze hiszpańskim było ogromne zapotrzebowanie na portrety. Portret Marianny Austriaczki, ten pierwszy, który namalował Velázquez, powstał w kilku wersjach. Ta pierwsza po Państwa lewej stronie z Madrytu, powiększona o kotarę, żeby dopasować wymiary do innego portretu Filipa IV. Ta druga została wysłana do Wiednia i tam na pewno była widziana przez Boznańską. Zresztą proszę zwrócić uwagę na chusteczkę, ten motyw będę Państwu jeszcze pokazywała w obrazach Boznańskiej. Czy wreszcie w repliki obrazu infantki Margarity, ten jej narzeczeński portret, też pokazuję Państwu z Wiednia, bo to jest ta w niebieskiej sukience została wysłana do Leopolda, kiedy jeszcze infantka była jego narzeczoną, miała 8 lat, ale już byli sobie przyrzeczeni i wersja tego portretu powstała na podstawie oryginału, ale wykonana była przez Juana Batista del Mazo. Sukienka jest ta sama, to, że różnią się kolory, proszę się tym nie martwić. Azuryt, którym namalowano suknię w głównym portrecie, był zbyt drogi zapewne, żeby malować nim również replikę, więc replikę wykonano tańszym pigmentem, jakąś zielenią miedziową zapewne, która kosztowała znacznie mniej, nie trzeba było wykosztowywać się tak na ten drugi portret, jak na ten pierwszy oficjalny wysłany do narzeczonego do Wiednia. I jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do porównania Boznańskiej i Velázqueza, do tych relacji. Marianna Austriaczka, czyli bohaterka naszego portretu, występuje w jeszcze jednym obrazie, w bardzo przewrotny sposób. To jeden z najsłynniejszych obrazów Velázqueza, Las Meninas z 1656 roku. Absolutne arcydzieło tego malarza. Tutaj można byłoby 2 godziny poświęcić temu obrazowi, aż szkoda, że nie mamy dzisiaj na to czasu. Velázquez patrzy na nas, jednocześnie patrzy w lustro, malując obraz, który ma przed sobą.
czy maluje parę królewską, Filipa IV i Mariannę Austriaczkę, którzy właśnie weszli i przerwali pozowanie infantki, czy też maluje infantkę, a w lustrze odbija się para królewska. To było przez długi czas zagadką historii sztuki, aż wreszcie ktoś rozsądny namalował diagram, przeliczył odległości, ponieważ wnętrze, które jest tu przedstawione, to są apartamenty Baltazara Carlosa, w którym Velázquez przez jakiś czas pracował. Istnieją, można je było przemierzyć, można było te relacje sobie wyobrazić. I został wykonany taki schemat, z którego wynika wyraźnie, że w lustrze, które znajduje się tutaj, odbija się obraz, który Velázquez maluje, prawda? Czyli pary królewskiej nie ma tutaj, w miejscu, skąd Velázquez jako malarz mógł obserwować obraz, ale znajduje się na linii odbicia, znajduje się lustro, a nie osoby, które mogłyby stać tutaj w drzwiach. I to jakby rozwiązało ten spór, ale nie rozwiązało i tak bardzo skomplikowanych relacji tego obrazu, o których jakby teraz nie ma okazji, by mówić, ale to, że wiemy, że to portret i to konwencjonalny z tą czerwoną kotarą, którą już Państwo znacie, prawda, odbija się w lustrze, to jeszcze nie znaczy, że wszystko o tym obrazie wiemy, bo czy tak naprawdę Velázquez nie maluje obrazu, który my oglądamy? To jest jakby taka przewrotna gra malarza z nami i ze wszystkimi widzami, którzy ten obraz oglądają. I czemu akurat widzowie stoją w tym samym miejscu, na które Velázquez patrzy? Tu wiele jest takich relacji szalenie ciekawych, ale musimy te rozważania przerwać. Także tu pojawia się Marianna Austriaczka jeszcze raz w portrecie Velázqueza razem ze swoim mężem na wspólnym portrecie, którego zresztą Velázquez nie namalował. Nie znamy takiego portretu podwójnego, gdzie para królewska znajdowałaby się razem na jednym portrecie. No i wreszcie zbliżamy się do właściwego tematu naszego spotkania, czyli do relacji pomiędzy Poznańską a Velázquezem. Jeszcze raz przywołuję Państwu widok pracowni, tymczasowej pracowni Velázqueza w apartamentach zmarłego Baltazara Carlosa i jedno z wielu zdjęć poznańskiej, jakie się zachowało, przedstawiające artystkę już w swojej pracowni w Paryżu. To jedna z jej ostatnich pracowni. Proszę zwrócić uwagę na różnice. Tu oczywiście dużo by mówić o różnicach pomiędzy tymi malarzami, które wynikają z prostych rzeczy, z czasów, w którym oni tworzyli, jak też pewnego pozycji społecznej, jaką zajmowali. Velázquez był nadwornym malarzem, ale jego największą chrapką było zdobycie szlachectwa i bardzo wysokiej pozycji na dworze. Ostatecznie to zdobył wielkim wysiłkiem i za pomocą ogromnych dyplomatycznych zabiegów. Las Meninas, ten obraz, który jest pochwałą dynastii habsburskiej Filipa IV, być może był jednym z kroków ku temu, by zdobyć wysoką pozycję i upragniony order świętego Jakuba, który już później ktoś domalował po jego śmierci tutaj na kaftanie. Velázquez chciał się widzieć jako dworzanin, jako panisko, prawda? Jako wielki malarz, ale jednocześnie ktoś, kto na dworze odpowiada za, był mistrzem ceremonii, za wszystkie dworskie bale, ceremonie, chrzty, zaślubiny, to on reżyserował wszystkie dworskie widowiska i ceremonie. On również pełnił wiele administracyjnych funkcji na dworze hiszpańskim i malarstwo było jednym z elementów jego zawodu, aczkolwiek bardzo istotną, no bo tylko on miał prawo jakby do malowania oficjalnych wizerunków hiszpańskich Habsburgów, był nadwornym malarzem i portrecistą. Poznańska jest odmienna już chociażby dlatego, że jest kobietą. Ona nigdy nie uzyskałaby na dworze hiszpańskim takiej pozycji jak Velázquez. Nigdy nie byłaby prawdopodobnie malarką, gdyby się urodziła w Sewilli w tym czasie, co Velázquez. O tym też by długo mówić, bo wiadomo, że dostęp kobiet do zawodu był bardzo utrudniony, do zawodu malarki i długo nie miały kobiety wstępu na Akademię Sztuk Pięknych, a jeśli znamy w dawnej historii sztuki jakieś malarki, kobiety, to były one
najczęściej córkami innych malarzy i nauczyły się malować, ponieważ ojciec je przyuczał do pracy, widziały swoich braci pracujących, ojca, i Marietta Robusti, córka Tintoretta, nauczyła się malować, ponieważ była córką Jacopa Tintoretta. Podobnie Artemisia Gentileschi, która była córką Oracja, i można by tu podawać jeszcze wiele innych przykładów. Zdarzył się może tylko jeden wyjątek, którym była Sofonisba Angusciola, która zresztą też wylądowała w Hiszpanii jako malarka na dworze hiszpańskim pod koniec swojego życia, przed Velázquezem jeszcze, ale to był absolutny wyjątek. Ona była córką lombardzkiego arystokraty, który wykształcił wszystkie swoje córki. I tu może jest taki rys bliski Boznańskiej, bo ojciec Boznański był również bardzo świadom potrzeby wykształcenia swoich córek, i zarówno Olga, jak i jej siostra Izabela otrzymały bardzo dobre wykształcenie. Izabela została doktorem chemii, oczywiście studiując w Paryżu, nie w Krakowie. Boznańska również szybko opuściła Kraków i studiowała w Monachium, by już później pracować jako samodzielna malarka, głównie w Paryżu. I Velázquez przedstawia się tu jako wielki pan. Boznańska nigdy się tak nie przedstawiała. Była bardzo oddana sztuce, bardzo skromnie żyła. Prawie że nie miała ambicji, takich ambicji jak Velázquez, prawda, żeby zyskiwać jakieś ogromne pozycje w świecie sztuki. Odrzucała wszelkie propozycje z Krakowa i z Warszawy, aby zostać profesorem w szkołach artystycznych. Jakby nie chciała tego robić, być może też dlatego, że nie chciała wracać do Polski, ale też nie chciała pełnić żadnych oficjalnych funkcji. Była bardzo oddana swojej pracy, czyli była skupiona na swojej pracowni i tym, co tam powstawało. Stąd ta różnica, prawda? Wnętrze pałacu z jednej strony i skromna, wypełniona obrazami swoich bliskich pracownia artystki w Paryżu. I to też jest bardzo istotne. Jakie obrazy znajdują się w tle obu tych artystów? W tle pracowni Velázqueza znajdują się obrazy przywołujące splendor sztuki malarskiej. To są kopie wykonane przez Mazo. To są te obrazy wiszące tutaj. Kopie wykonane przez Mazo, które często zdobiły kunstkamery i wnętrza artystów, którzy szczególnie dbali o swój wizerunek. Apollo obdzierający Marsjasza ze skóry, Atena i Arachne, czyli obrazy, które pokazywały współzawodnictwo bogów i ludzi, którzy spierali się o wyższość swojego kunsztu, swoich umiejętności artystycznych. Bardzo często te obrazy były przywoływane jako komentarz do własnej twórczości, do pozycji artysty, do sztuki patrzenia, do osądu, wreszcie do pokonywania jakby kunsztu bogów przez ludzi. Boznańska nie otaczała się, jak widzicie Państwo, takimi obrazami, nie podkreślała swojego splendoru i swojej pozycji w ten sposób. Otaczała się portretami, i to właśnie też, jak wspomniałam, często portretami swoich bliskich. To jest Józef Czajkowski, portret, który też możecie Państwo oglądać na wystawie, jej narzeczony, a chociaż nigdy za mąż za niego nie wyszła. To, czyli tutaj taki krótki rys, krótkie porównanie jakby pozycji obu tych artystów. I wreszcie przechodzimy do Velázqueza, do związków pomiędzy tymi artystami. Wspomniałam już Państwu, zapowiadałam już Państwu wcześniej, że portret Filipa Prospera znajdziemy w jednym z obrazów Olgi Boznańskiej. To jest ten portret. Znajduje się na samym początku wystawy, właśnie tuż obok portretu Marianny Austriaczki, który prezentujemy na górze. I proszę zwrócić uwagę tutaj, na ścianie, która zresztą wypełniona jest bardzo wieloma szkicami i reprodukcjami, znajduje się reprodukcja tego właśnie obrazu. Już w latach 80. Olga Boznańska podróżowała wraz z rodziną do Wiednia. Tam mieli rodzinę, prawdopodobnie mieli się gdzie zatrzymać, i wiemy z relacji, że oglądała bardzo uważnie portrety Velázqueza znajdujące się w Wiedniu. Później, kiedy też z rodziną jeszcze przed osiedleniem się w Paryżu, kiedy zwiedzała Paryż, również zwiedzała Louvre i baczną uwagę zwracała na znajdujące się tam obrazy Velázqueza, jak też innych dawnych mistrzów. To była malarka, która miała wielką świadomość tradycji malarskiej, głęboko z niej czerpała, wykonywała wiele kopii obrazów dawnych mistrzów, co zresztą, jak wiecie Państwo, jest podstawową
dawniej w każdym razie była uważana za podstawowy stopień zdobywania umiejętności malarskich, przypatrywanie się i uważne kopiowanie obrazów wielkich mistrzów z przeszłości. Poznańska to robiła i ten zachwyt nad Velázquezem, jej też baczna uwaga, jaką przywiązywała temu malarzowi, widać tutaj wśród tych gadżetów, wśród tych reprodukcji jej własnych szkiców, które znajdują się w jej pracowni. To był już czas fotografii, już były reprodukcje obrazów, już były pocztówki, już były takie karty, prawda, z reprodukcjami obrazów, które można było mieć u siebie w domu. I tu mamy taki przykład. I wreszcie to, co jest dla nas tutaj najciekawsze w naszym dzisiejszym spotkaniu, aczkolwiek powiedziałam Państwu, że chciałam to pytanie postawić nieco odwrotnie, czyli nie co Poznańska zaczerpnęła od Diego Velázqueza, ale co Diego Velázquez ceniłby sobie, gdyby oglądał obrazy Poznańskiej. Oczywiście metodologicznie naiwne pytanie, ale może, jak widzicie Państwo, nieść pewne potencjalne, ciekawe spostrzeżenie. Tutaj po Państwa lewej stronie nieukończony portret mężczyzny, pewnie dworzanina, nie wiemy, kim był model, pewnie jeden z dworzan na dworze Filipa IV i portret Olgi Poznańskiej, też nieznanej kobiety z kryzą, obraz, który przyjechał tutaj do nas z Lwowskiej Galerii Obrazów. Proszę zwrócić uwagę na wiele rzeczy. Tutaj chcę Państwu zwrócić uwagę na to, że Velázquez doceniłby elegancję tego portretu. Jakkolwiek trywialnie by to nie brzmiało, elegancja jest tutaj bardzo istotnym elementem. Dawniej teoretycy sztuki nazwaliby to nie tyle elegancją, co dekorum, że obraz ma właściwe dekorum, czyli tłumacząc dosłownie z łaciny, stosowność. Czyli portretowana osoba przedstawiona jest w sposób właściwy dla swojego stanu społecznego, dla swojego wieku, dla swojej pozycji. I ta młoda dama jest tutaj pokazana jako właśnie elegancka kobieta z pewną powściągliwością, z podkreśleniem jakby jej pozycji i elegancji. Czyli jedna rzecz to jest utrzymanie pewnej szlachetności, pewnego szacunku dla swojego modela, który bardzo wyraźnie widać w obu tych portretach. Zaciekawienie tym modelem. Zarówno, proszę zwrócić uwagę, Velázquez, jak i Poznańska przedstawiają bohaterów z sympatią. I to z ciekawością, z sympatią połączoną z ciekawością. Wreszcie proszę zwrócić uwagę na kompozycję, na bliskie umieszczenie obu postaci wobec płaszczyzny obrazu i kompletną prawie rezygnację z tła. W obu przypadkach mamy tło, które jest właściwie nieukończone. Ten portret jest wręcz ewidentnie nieukończony, o tym jeszcze będziemy mówić, bo jeszcze wrócę do tego portretu, ale teraz chcę zwrócić Państwu tylko uwagę na taki balans kolorystyczny, na bardzo ograniczoną paletę w przypadku obu tych obrazów, wygrywanie obrazów za pomocą czerni, która jest tutaj bogatym i bogato modelowanym kolorem, na skupienie właściwie uwagi widza na twarzy i tego, co się dzieje wokół twarzy i taką jakby nieco odciążenie uwagi od pozostałej części obrazu i taki ogólny balans kolorystyczny, który w obu tych obrazach jest bardzo, bardzo podobny. Tu znowu kompozycyjne, bardzo bliska relacja kompozycyjna. Jeden z najznakomitszych obrazów Velázqueza, portret Innocentego X, namalowany podczas podróży, pobytu Velázqueza w Rzymie. Obraz okrutny wobec swojego modela. Tutaj nie wiem z jakich powodów, ale Velázquez mógł sobie pozwolić na więcej niż wobec swoich hiszpańskich, habsburskich modeli, bo pokazał papieża jako zniecierpliwionego, trochę złego mężczyznę. I proszę też zwrócić uwagę na taką relację, która jest właściwie taką relacją a rebours, trochę na wspak pomiędzy tymi obrazami, bo bardzo bliska jest kompozycja obu tych obrazów, to jest ewidentne. Obie postaci siedzą na fotelach, na tronie papieskim czy tym głębokim fotelu, mają ręce oparte o poręcze, podobnie są zwróceni do widza, lekko odwróceni w prawą stronę. I jest ukazany charakterystyczny rys
obu tych postaci. Tyle, że w przypadku Velázqueza jest to ta buta, ta złość i zniecierpliwienia, a w przypadku tego portretu pewne znużenie, wycofanie i taka jakby nieobecność, prawda? I mimo, że te charaktery tych obu postaci są ewidentnie różne, ale sposób zwrócenia uwagi, przedstawienia tego rysu jest bardzo, dla obu tych postaci oddzielnie jest bardzo, bardzo charakterystyczny. Czyli cóż Velázquez by tu cenił? No, taką uważność wobec modela, prawda? Nie tylko kompozycję, która ewidentnie jest oparta na jego kompozycji, ale również pewną uważność wobec modela, wobec jego postawy, wobec świata, wobec też relacji, jaka się nawiązuje pomiędzy modelem a artystą. I wreszcie przechodzimy trochę do kwestii artystycznych, nie tylko do ogólnej prezentacji modela, do kompozycji, całości obrazu, ale też proszę zwróćmy uwagę na sposób malowania. Po lewej stronie macie Państwo fragment obrazu przedstawiającego Ezopa. To jest wielki obraz, dużo wielkoformatowy, przedstawia Ezopa w całej postaci. Prawdopodobnie obraz ten należał do cyklu przedstawień, takich wyimaginowanych portretów filozofów antycznych. Tego typu obrazy zdobiły bardzo często biblioteki, jakieś takie studia, gabinety kolekcjonerów i powstało ich bardzo wiele, takich w XVII wieku i później i nieco wcześniej, takich serii wyimaginowanych poetów czy filozofów antycznych. I ten obraz prawdopodobnie do takiej serii należał. Obok Ezopa mamy, tylko zapomniałam, Velázquez namalował jeszcze jednego takiego znanego, tylko zapomniałam jak się nazywał. I tu fragment twarzy. Pokazuje tę twarz Ezopa razem z twarzą, też fragmentem obrazu przedstawiającym autoportret boznańskiej. I proszę zwrócić uwagę na sposób budowania karnacji. Artystka boznańska uczyła się warsztatu malarskiego od razu w Krakowie, od typowych malarzy akademickich, później w Monachium, również od malarzy posiadających bardzo tradycyjny warsztat malarski. I modelowała postaci, budowała postaci, karnacje i modelunek światłocieniowy w bardzo właściwie tradycyjny sposób, jeśli chodzi o ogólny taki balans światłocieniowy, zaraz to wytłumaczę. Oczywiście jej faktury, plamy malarskie na niektórych jej obrazach, w związku z tym faktura są bardzo rozedrgane. Tym niemniej sposób budowania czy nadbudowywania poszczególnych warstw i kolorów jest bardzo tradycyjny. Proszę zwrócić uwagę, że i Velázquez, i Boznańska wychodzą w modelunku światłocieniowym od takiego bazowego koloru podkładu, czy to gruntu, czy to tektury, jak w przypadku koloru tektury, jak to w przypadku Boznańskiej, czy to od koloru takiej brązowawej imprymitury, jak złociste, jak w przypadku Velázqueza. I potem na tym półtonie, bo kolor podkładu, czy to gruntu, czy tektury, czy zagruntowanego płótna jest kolorem półcienia. Potem na tym półcieniu są pogłębiane cienie, już laserunkowo, przeźroczyście, bardzo delikatnie i głęboko, takim pastowo, grubo, gruzełkowato nawet u Boznańskiej budowane są najwyższe światła, już kryjące. Ale zawsze gdzieś ten półcień z podkładu, ten taki delikatny cień przenikający spod spodnich warstw malarskich jest bardzo istotny, bardzo obecny. Czyli ten sposób malowania jest bardzo tradycyjny, to nie jest nic nowatorskiego, bo Boznańska powtarza ten sposób budowania karnacji właściwie we wszystkich swoich obrazach. Jej nowoczesność polega tylko na tym, że ta plama jest bardzo urywana, bardzo krótka, bardzo dynamiczna. Aczkolwiek, jak widzicie Państwo, Velázquez też nie był wcale miniaturzystą, ani nie cyzelował ruchu pędzla w sposób jakiś bardzo, bardzo, bardzo dokładny. To zresztą pokażę teraz Państwu na innych zbliżeniach. Czyli w sposobie budowania modelunku światłocieniowego w partii karnacji, a karnacje w portrecie to przecież podstawa, prawda? To twarz, to ręce. O rękach zresztą Boznańska pisała z dużą uwagą, widocznie przywiązywała wagę do tego elementu portretu. Czyli twarze, ręce były dla niej bardzo ważne i ten element swoich obrazów budowała w sposób szalenie tradycyjny, budując modelunek światłocieniowy wielowarstwowo z zachowaniem koloru podkładu, laserując, czyli nakładając jedynie przeźroczyste farby w cieniach, i pogłębiając cienie i budując światła bardzo grubo, impastowo, żeby zakryć jakby ten barwiony podkład. I ten element, ten rys jest im niewątpliwie wspólny, czyli Velázquez nie byłby zaskoczony nowoczesnością,
obecnością poznańskiej. Gdyby Velázquez zobaczył portrety poznańskie, nie byłby bardzo zdziwiony jakby kolejnością malowania, prawda? Jakby sposobem uzyskiwania efektu światłocieniowego. To byłaby jego robota, tyle tylko, że może inaczej kładłby farby, prawda? Nie kładłby jej takimi plamkami krótkimi, małymi, tylko bardziej by to rozmalowywał, więcej gestu byłoby w jego ruchu, ale sam sposób budowania warstw malarskich byłby bardzo podobny. Tutaj pokazuję Państwu też takie kompozycyjne podobieństwo. To po pierwsze, tą rezygnację z głębokiego tła, co bardzo w portretach jest istotne. Velázquez, kiedy musiał, to jak widzicie Państwo, w tych portretach królewskich budował tło za pomocą kotary, jakiegoś mebla, o które się postaci opierają. Czasem się pojawił jakiś zegar, jakaś konsola, jak u Margarity, czasem jakiś gadżet, czasem piesek, ale generalnie nie było to głębokiego tła, tło miało być tylko czymś neutralnym, z czego dającym postaci, twarzy, sukni głębokie takie odbicie, prawda? To miało być, tło nie mogło być zbyt absorbujące widza. I to samo robiła Boznańska. Nawet jeśli mamy jakąś wzorzystą tapetę, to proszę zwrócić uwagę, że ona się jakby rozmywa, że ta tapeta staje się czymś nieistotnym i wiele portretów boznańskich, jak Państwo możecie zobaczyć na wystawie, prawie że w ogóle nie ma tła. Co więcej, u niej jest jeszcze jakby coś dodatkowego, czego nie ma u Velázqueza, że tło i postać są niejako zunifikowane, że ta sama plama malarska, ten sam sposób budowania tła, użyty do tła, jest również użyty do budowania karnacji, że jakby tak jakby to była ta sama materia, może tylko trochę ontologicznie to teraz bzdury gadam. No w każdym razie chodzi mi o to, że plama, sposób kładzenia farby, sposób budowania koloru w tle i w przypadku postaci jest często bardzo podobny, prawda? To jest ta sama plama, tak jak u Serrata, prawda? Te same punkciki budują tło i budują twarze. Velázquez to różnicuje. Tła są częściej nieco gładsze i bardziej neutralne niż boznańskie. Ale ten wspólny rys jest taki, że tło ma być czymś nieprzeszkadzającym w wydostaniu postaci, w uwypukleniu jej charakteru, jej wyglądu, tego czegoś, co w portrecie jest najbardziej istotne, czyli jakby osobowości, takiego rysu przedstawianej postaci. I wreszcie mówiłam Państwu też już trochę o tym mówiliśmy, ale to szczególnie widać w nieukończonych dziełach, że wspólna była tym artystom tradycyjny sposób budowania obrazu. Mówiłam o karnacjach, ale teraz chciałam też powiedzieć o całości kompozycji. Tutaj mamy ten nieukończony portret Velázqueza, który już Państwu pokazałam, i portret Antoniego Kamińskiego, nieukończony, ale być może celowo nieukończony. To w przypadku wielu malarzy trudno określić, czy to non finito, jak to Włosi mówią, czy to nieukończenie jest celowe, przypadkowe, czy po prostu było spekulowanym efektem artystycznym. Ten portret Velázqueza jest również nieukończony. Teraz zwrócę Państwu uwagę na te elementy. Proszę zwrócić uwagę na dłoń, która jest tylko zarysowana czarną farbą, pędzlem na gruncie. To jest kolor gruntu, to co Państwo widzicie, ten ugrowy kolor, to jest podkład. Grunt, właściwie grunt pokryty imprymiturą, czyli taką równym kolorem. On tutaj prześwituje w wielu miejscach, prawda? Czasem jest taki zaciapkany, a czasem go widać gołym okiem. Czyli tu mamy nieukończony element obrazu i tu. Ten narożnik kołnierza jest nieukończony. Tu jest wypełniony białym kolorem, tu jest tylko jego zarys wykonany pędzlem. Velázquez szkicował swoje postaci pędzlem, bezpośrednio na gruncie, pokrytym być może już tą złocistą imprymiturą, pędzlem i czarną farbą, rysował sobie postaci, zanim zaczął je malować. Bardzo, jak widzicie Państwo, rudymentarnie. To są bardzo podstawowe szkice, które wyznaczały zarys korpusu, głowy, rękę. Bardzo, bardzo, bardzo szkicowo. Proszę zwrócić uwagę, że ta ręka malowana jest bez wyprowadzenia szczegółów, bez kostek, bez dokładnego nawet rozdzielenia paluszków. To jest bardzo taki duży skrót. Podobnie kołnierz jest tylko zarysem, prawda? Ma tylko obwiedzione kontury. I takie kontury były wykonane czarną farbą z pędzla bezpośrednio na gruncie. To była podstawa pracy Velázqueza nad portretami, które później, proszę zobaczyć, były wykańczane bardzo starannie, prawda? Tutaj widzimy nieukończony portret. Podobnie pracowała Boznańska.
też wykorzystywała kolor tektury. Na wystawie zobaczycie Państwo, że artystka wolała malować na tekturze niż na płótnach. Jest oczywiście kilka płócien, ale przeważającej ilości portrety, które widzicie Państwo na górze, to są obrazy malowane na tekturach i ich kolor, jak widać, stanowi tą bazę, o której już wspominałam, bazę do półcienia. I w tym nieukończonym portrecie widzimy bardzo wyraźnie, że Poznańska, identycznie jak Velázquez, właśnie pędzlem z czarną farbą szkicowała sobie zarys postaci. Tu widać tą linię, prawda, zarysu korpusu, głównych fałd, rękawów. Ręce są tak samo zaznaczone bardzo pobieżnie jak u Velázqueza. Czyli to by też Velázqueza nie zdziwiło zapewne, ten sposób podejścia do pracy, ten początek pracy, prawda, że najpierw mam przed sobą modela i sobie czarną farbą na niejasnym, nie na białym podkładzie, ale na takim półcieniowym podkładzie, który pozwala później już wybudować dalej modelunek światłocieniowy, zaczynam pracę. To widać wyraźnie, że łączy obu tych artystów. Jeszcze wyraźniej widać to w tym zestawieniu. To nieukończony obraz Velázqueza, przedstawiający główkę Sybilli. Być może ten obraz też należał do jakiejś serii profetów, proroków antycznych, czy starożytnych, czy biblijnych. Mógł też tworzyć jakiś fryz, czy jakąś serię w dekoracji gabinetu, czy jakiegoś wnętrza. Nieukończony, ale wyraźnie pokazuje Państwu ten sam system pracy. Taki złocisty, ugrowy podkład, grunt z imprimiturą, pędzel, który wyznacza bardzo swobodnie zarys postaci, no i już delikatne elementy modelunku światłocieniowego, tu już się pojawia jakieś światło, jakieś większe wypracowanie półcienia, już jakieś wypracowanie, wycyzelowanie szczegółów, ale jak widzicie Państwo, w dużej mierze jest ten portret pozostawiony, nieukończony. Tu mamy jakieś takie maźnięcie, może nawet próbę pędzla zostawioną, tak po prostu, żeby sprawdzić, ile farby można nanieść, jak się pędzel ciągnie po płótnie. I wreszcie bardzo podobny w wyrazie, wręcz nawet bliźniaczy w wyrazie, autoportret Boznańskiej, który artystka prawdopodobnie uznała za ukończony. Bo proszę zwrócić uwagę na te świdrujące oczy, prawda? Na ten wyraz tego portretu. Jemu właśnie nic nie brakuje. To, że brakuje farby, to nie znaczy, że brakuje mu wyrazu, czy że brakuje mu tego finito. Oczywiście nie jest to finito w akademickim rozumieniu, czyli że wszystkie szczegóły pokryte są farbą i że nie mamy tutaj jakby śladu roboty. Tu ślad roboty jest elementem tego świadomego wyrazu obrazu, ale proszę zwrócić uwagę na identyczny początek pracy, prawda? Wychodzimy z identycznego podkładu, pracujemy czarną farbą, żeby wyznaczyć sobie kontury. Zaznaczamy delikatnie na tym podkładzie cienie i światła. I nie interesuje nas, czy ten portret tak naprawdę jest do końca wykończony, czy nie, bo pewien wyraz został już osiągnięty. Być może gdyby Velázquez żył w czasach Boznańskiej, malowałby też w ten sam sposób i tak pozwalał sobie na bardzo dużo. Zaraz pokażę Państwu, jak dużo. Ale jednak jako portrecista królów musiał trzymać się w pewnych ryzach, jeśli chodzi o stopień ukończenia obrazu. Ale widać, że myśleli bardzo podobnie nad wyrazem obrazu, nad stopniem jego ukończenia. Tyle tylko, że Velázquez był zobowiązany do większej staranności w pracy. Ale tu właśnie to, o czym mówiłam. Skończymy ten przegląd na pokazaniu takich szczegółów pracy obu tych artystów. Infantka Margarita z Las Meninas i bardzo do niej podobna, jakby w wyrazie i w takim charakterze, słynna dziewczynka z chryzantemami. Ale tutaj nawet nie twarze będą tutaj przedmiotem naszej analizy i naszej uwagi, tylko sposób malowania detali. To jest właśnie to szaleństwo Velázqueza, na które on sobie pozwalał, mimo tego, że był królewskim portrecistą. Bardzo wiele szczegółów jego obrazów jest malowanych z niezwykłą swobodą, wręcz współczesną. Zwracali na to uwagę już nawet współcześnie mu krytycy sztuki, teoretycy sztuki, jak chociażby Antonio Palomino, który napisał o, już nie pamiętam o którym, ale o jednym z portretów królewskich napisał, Velázqueza napisał, że z bliska się tego nie da oglądać, bo jest to plątanina plam i linii, ale z daleka uzyskujemy znakomity portret. I ten topos oglądania z bliska i z daleka nie jest charakterystyczny i podnoszony tylko przy Velázquezie, bo on pojawił się już wcześniej, przy Tycjanie.
przy Tycjanie, którego Velázquez musiał znać, bo wiele obrazów, i to znakomitych obrazów, o czym już dzisiaj mówiliśmy, Tycjana trafiało na dwór hiszpański w XVI wieku. I wobec Tycjana i wobec Velázqueza zawsze stawiano te same zarzuty, które jednocześnie były i zarzutami, ale i taką bezradnością i gdzieś podszytą pod podziwem, bo to ten sam był stawiany zarzut, że z bliska to się tego nie da oglądać, ale z daleka jakże wspaniałe. I ten rys tycjanowski musiał być, to jego non finito, musiało być Velázquezowi bardzo znane i niewątpliwie malarz cenił ten sposób malowania. To widać to po szczegółach. Proszę zwrócić uwagę, że one się już tutaj zaczynają budować formę, a kiedy patrzymy na zbliżenie, to jest po to plątanina takich ciapek, pociągnięć pędzla, rozmytych, nie do końca doprowadzonych, nawet takich linii, które trochę farby mają, trochę nie mają. To jest bardzo swobodny sposób traktowania malarskiej materii. Proszę zwrócić uwagę tutaj na ten haft sukni, na szwy sukni, czy wreszcie właśnie na ten kwiat na gorsecie. Podobnie Poznańska szalenie swobodnie, z podobną brawurą, niewątpliwie również bardzo pospiesznie wypracowała te piękne chryzantemy na portrecie dziewczynki z chryzantemami, która jest taką współczesną infantką, prawda? To jest niewątpliwie echo wiedeńskiej wizyty poznańskiej w Kunsthistorisches z muzeum. I wreszcie detale. Prosiłam Państwa, by zapamiętali Państwo ten detal. To jest chusteczka z tego wielkoformatowego, dużego, pierwszego namalowanego przez Velázqueza portretu Marianny Austriaczki. Trzyma w ręce, w dłoni, właściwie podtrzymuje dłonią ogromną chusteczkę rozświetlającą tą białą plamę sukni. I podobną chusteczkę odnajdziemy na innym przedstawieniu poznańskiej, której bohaterką jest ta sama złotowłosa dziewczynka. My nie wiemy, jak ona się nazywała, ale występuje w kilku obrazach artystki. Zresztą możecie Państwo te rysy tej dziewczynki o pięknych, dużych oczach odnaleźć na kilku portretach na górze. I ten sam rozświetlający suknię element, bardzo podobnie, brawurowo malowany. Proszę zwrócić uwagę, że może odetnijmy ręce, bo rzeczywiście nieco inaczej jest tutaj malowane, aczkolwiek z tą samą zasadą, o której już Państwu mówiłam, wychodzenia z półcienia, ale tutaj mamy tę grudkowatość farby nieco większą niż w przypadku Velázqueza, który posługuje się raczej pociągnięciami pędzla niż takimi gruzełkami, ale gdybyśmy odcięli dłonie, szkoda, że tego nie zrobiłam, nie byliby w stanie Państwo rozpoznać, która chusteczka namalowana jest przez Velázqueza, która przez Boznańską, prawda? To jest prawie, że nie do odróżnienia. Tu jeszcze raz zbliżenie, które Państwo znacie. Infantka Margherita i ten piękny kwiat, rozeta na jej gorsecie. I fragment portretu Zofii Kirkor Kierdoniowej, który znajdziecie Państwo na portrecie na górze. Ta sama właśnie wibrująca plama, ten sam detal, który dopiero w oku, dzięki pracy oka i mózgu, zamienia się w kwiat, prawda? Oglądany w ten sposób jest właściwie z kompletną abstrakcją, jakby czymś nie do rozróżnienia. I jeszcze kilka takich porównań. To jest jedna z dwórek na Las Meninas, na panien dworskich, usługująca infantce Margericie, no, skłaniająca się ku niej. I fragment portretu Heleny Istrati Levanditis, z portretu, który też znajdziecie Państwo na górze. Tutaj chciałam Państwu zwrócić uwagę, że czasem Poznańska też, jak Velázquez, używała nie tylko takiego gruzełkowatego malowania, jak tutaj, ale też pozwalała sobie czasem, to szczególnie malując bielą ołowiową, na takie długie pociągnięcia pędzla, tak jak tutaj, tak jak i Velázquez, prawda, tu w budowaniu tej sukienki, czyli te impasty, najwyższe światła są często bardzo mięsiste, na co zresztą bielołowiowa pozwala, bo jest farbą o dużej gęstości, która bardzo wolno zasycha, którą można wręcz taką rzeźbić powierzchnię obrazu. Dzisiaj rzadko kto używa tej farby ze względu na to, że jest już postrzegana dzisiaj jako silna trucizna i nikt nie chce używać tej farby, ale całe pokolenia malarzy przez stulecia używali tej farby, korzystając z jej dobrodziejstw właśnie w budowaniu takich silnych, kryjących świateł, takiego rzeźbienia, jakie było możliwe dzięki takiej gęstości tej farby, jej masie.
to może się też trochę maziała. W związku z tym można było takie efekty jak tutaj, prawda, jest taki rzeźbiarski element dzięki pili ołowiowej, bo można było pędzlem, już tutaj jest położona plama farby i pędzlem jest w niej wyryty kształt, prawda, można ją było podrzeźbić już nawet po położeniu farby. Tutaj też mamy takie elementy bardzo podobne. Jeszcze jeden fragment rękawek jednej z dwórek w Las Meninas i ten portret, to jest też portret ten, który pokazałam, tej Heleny Istrati Levanditi, tylko że zbliżenie na rękę. Tutaj też właśnie chciałam Państwu pokazać ten element nieukończenia, rozmazania, prawda? Te palce giną w cieniu, giną w powietrzu, prawda? Już oko ludzkie nie penetruje pół cienia, w związku z tym ani Velázquez, ani Poznańska nie malują tego, czego nie widzi ludzkie oko, prawda? Jest to pogrążone w cieniu, nieukończone wedle takich akademickich standardów. Ponownie zwracam uwagę na pracę pędzla, prawda? Na budowanie form realistycznych w sposób właściwie kompletnie abstrakcyjny. Czy pomyśleliby Państwo, że taki maziaj występuje na obrazie XVII-wiecznym, prawda? Na oficjalnym portrecie królewskim, a to jest element, który ginie w całości tego obrazu, a tutaj uwypuklony, ale w całości portretu tworzy bardzo piękną formę sukni. Tutaj też te maziaje, które widzimy, kiedy oglądamy portret, kiedy oceniamy okiem całość portretu, stają się elementem realistycznym, a nie abstrakcyjnym, tak jak tu. No i na koniec, bo prosili mnie organizatorzy o godzinę wykładu, więc to już przekraczam Państwa cierpliwość o minutę. I na koniec taki mały quiz. Proszę mi powiedzieć, który z tych psów namalowała Poznańska, a który Velázquez? Dobra, to tak, to inaczej. Ten czyj? Ten? Ten? Brawo, ten? Super, wybrnęli Państwo z quizu. Tutaj pokazuję Państwu tego psa, żeby już nie było wątpliwości. To jest seter z fotografii z 1900 roku, należący do Rogera hrabiego Morsztyna, u którego gościła tego lata Poznańska. Tu jest jej zdjęcie razem z tym psem, którego podczas snu tak pięknie naszkicowała na tekturze właśnie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam jeszcze raz na wystawę.